podpisy są fałszowane. W przeciwieństwie do was, pan Janusz Lewandowski stawia się na każdym. Ja panu nie przerwałem, panie marszałku. Ponieważ pan ja nie jest kulturalnym człowiekiem. Tak jest. Także chcę powiedzieć, to nie my prywatyzowaliśmy, to nie my doprowadziliśmy do tego. Gdybyście dobrze rządzili, mieliście szansę, to przecież nie byłoby potrzeby tworzenia samoobrony. Przemawia taka pycha, pewność siebie, chodzicie jak pawie już od dłuższego czasu, wy jedyni macie program, wy będziecie rządzić Polską i to was po prostu zgubi, wy lekceważycie wszystkie inne partie w odróżnieniu od samoobrony. My nie lekceważymy ani Sojuszu Lewicy nadal, ani PiS-u nie lekceważymy, ani Ligi Polskich Rodzin, ani PSL-u. Uważamy, że jeszcze się może dużo, dużo zmienić i proszę nie być takim pewnym, że na tej scenie zostaną dwie partie, Samoobrona i Platforma, jedna dostanie 30%, druga 30%. Do wyborów jeszcze wszystko wskazuje, że mamy półtora roku. Półtora roku, bo nikomu, Sojuszowi Lewicy przede wszystkim, nie zależy na tym, żeby wybory wcześniejsze były. I troszeczkę tak pokory by się przydało. My tą pokorę mamy z pełną powagą. Natomiast co do drugiej kwestii, którą pan poruszył, że nasz program to nie wiadomo jaki, że będzie to zagrożenie dla emerytów i rencistów, to ja chcę panu... Nie mówił pan tego. Tak, mówił, że dla tych biednych, którzy głosują na samoobronę, będzie zagrożeniem samoobrona. To pan powiedział na końcu. Ja dobrze słucham. I ja chcę powiedzieć, że to nie samoobrona zabierała emerytom i rencistom waloryzację, kiedy była premierem pani Suchocka, kiedy szefem gabinetu był szef klubu Platformy pan Rokita, kiedy przeszło się z waloryzacji kwartalnej na roczną, podstawę obniżono ze 100% do 91%. To nie samoobrona sprzedawała zakłady pracy i nie samoobrona uciekała od prawa jak pan Lewandowski, chociażby krach Chem, pan dokładnie wie o co chodzi, prokurator do dzisiaj nie może go złapać, a kaliber spraw, jakie stawiacie samoobronie za kseroprzepustki, pani poseł Kojarskiej, czy za niby podpisy sfałszowane, w przeciwieństwie do was, pan Janusz Lewandowski stawia się na każdym. Ja panu nie przerwałem, panie marszałku, pan jest kulturalnym człowiekiem, tak jest. Także chcę powiedzieć, to nie my prywatyzowaliśmy, to nie my doprowadziliśmy do tego. Gdybyście dobrze rządzili, mieliście szansę, to przecież nie byłoby potrzeby tworzenia samoobrony. Każdy chwali swoje i każdy mówi, że ma wspaniały program, tylko jest ta różnica między samoobroną a resztą partii, które są w parlamencie poza może Ligą Polskich Rodzin, że panowie już mieliście czas i to niejednokrotnie te wspaniałe programy zrealizować. Natomiast odnosząc się do programu samoobrona, ja już nie chcę pokazywać, że napisany program od lat ma program też oszczędnego państwa, program reformy finansów państwa, nie tylko publicznych finansów, ale finansów państwa ze zmianą ustawy o Narodowym Banku Polskim. Ta ustawa była w Sejmie złożona nasza, ona jest. Niestety większość odrzuciła ją. Mamy ustawę również przygotowaną o wykorzystaniu otwartych funduszy emerytalnych, gdzie one dzisiaj nie pracują dla Polski, a jest to kwota 46,6 miliarda złotych, gdzie pracują dla firm zachodnich. I dzisiaj pokazywanie, że samoobrona to tylko populizm. Ja dziwię się trochę panom ekspertom, panu profesorowi, panom doktorom, że tak próbujecie troszeczkę zawijać to wszystko i mówić o populizmie twardym, populizmie miękkim. No oczywiście, ja nie wiem, czy panowie w ogóle znacie program samoobrony, czy macie ten program samoobrony. Jeżeli macie program, to proszę nie mówić, że to jest populizm, bo dzisiaj całe grono ekspertów, nawet Banku Światowego, mówi o rezerwach, jakie są w Narodowym Banku Polskim. Mówią o tym inne partie, które są w parlamencie. A kiedy ja powiedziałam to pierwszy raz, 3 lata temu, kiedy jeszcze nie byliśmy w parlamencie, to niektórzy stukali w głowę. Co ten leper wymyślił? Rezerwy rewaluacyjne, nadwyżka dewiz i tak dalej. I jeszcze chciałbym odnieść się tylko do epitetów, które były, że gospodarka rynkowa czy państwo. No oczywiście to też jest trudno zrozumieć, ale ja chcę przypomnieć jedno, że Konstytucja Polska, panie marszałku, stanowi, że jest społeczna gospodarka rynkowa, nie gospodarka rynkowa, a to jest, panowie eksperci przyznają, zasadnicza różnica. Społeczna to znaczy, że właścicielem też musi być naród.